Cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, powoli mój urlop dobiega końca, więc postanowiłem spędzić te ostatnie 2-3 dni w lesie. Dzisiaj sam, Krzysia nie ma. Być może jutro dojedzie, zobaczymy. Dzień. Słuchajcie, trochę przymarudziłem. Szałas w zasadzie już obiłem po ciemku. Teraz muszę na szybko ognisko jakieś małe rozpalić, żeby w ogóle coś widzieć. Na 6 patyczków trochę jest. Może mi nie uwierzycie, słuchajcie, ale zapalniczki nie wziąłem, więc sobie poradzimy tak jak Bóg przykazał. Słuchajcie, jest 20 po piątej. Niedawno wstało słońce, znaczy w zasadzie zrobiło się jasno, tak. Ponieważ to jest dosyć uczęszczane jezioro, tutaj wchodzi masa wędkarzy i ogólnie turystów, więc nie będę siedział w tym miejscu. Jak widzicie, ognisko dogasa, więc w zasadzie je zamaskuję niedługo, żeby nie było widać, że było tu coś palone. Ten za mną szałas niech zostanie. Teraz tak, no mi się tutaj za bardzo siedzieć nie chce. Cały dzień i jeszcze kolejną noc, więc prawdopodobnie pójdę sobie na spacer. Jeszcze nie wiem gdzie, później zadzwonię do młodego, zobaczę czy on w ogóle się do mnie wybiera. Jeżeli się wybiera, to daleko chodzić nie mogę, jeżeli się nie wybiera, no to wtedy trochę pospaceruję. Wrócę tu na pewno na wieczór. Słuchajcie, no okłamywać was nie będę, no pierwsza noc. Taka samotna w lesie.
Nie wiem, czy to kwestia samotności, czy kwestia, że po prostu zimno. Ale no, może z pół godziny spałem dzisiaj. Także... Nie czuję zmęczenia, absolutnie nie czuję zmęczenia, ale mam świadomość, że będę później lepiej spał. O. Może w dzień, gdzieś się położę na słoneczku, też można skorzystać. No i no, słuchajcie, ognisko zamaskowane, w zasadzie śladu nie ma. W tej chwili stoję w miejscu dokładnie, gdzie było ognisko. Czarne ślady zostały na bokach. Na razie stąd jeszcze nie uciekam, także posiedzę chwilę. Zobaczę, co się wyklaruje. Ale może obejdę kawałek jeziora wzdłuż. W jedną czy w drugą stronę, zobaczę. Uj, na pewno nie zamierzam tu siedzieć 12 godzin na dupie i nic nie robić, bo to trochę strata czasu. Ale zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie, wygląda niewiarygodnie, ale w środku lasu 5 ton toi, słuchajcie, i wszystko pootwierane. Papier toaletowy nawet jest. Słuchajcie, fenomen, ja nie wiem, ja na plaży w Mielnie nie widziałem tyle toi, co tutaj w lesie. Co ciekawe, papieru nikt nie ukradł, więc chyba nie jest tak źle z naszym narodem. Dobra, słuchajcie, chciałem wam powiedzieć, że już od rana sobie okrążyłem jezioro Rosnowskie. W międzyczasie zgadałem się telefonicznie z młodym i młody będzie szedł sobie z Koszalina na piechotę. Może tramwajem, słuchajcie, ale taki challenge po prostu. Chciał przejść, niech idzie, 20 km z butama. Dobra, słuchajcie młodzieży, młody dotarł, jak widzicie, z Koszalina, szedł 20 km w Chłopinę. Jakie średnie tempo 4 na godzinę, więc w sumie ile jeszcze, to jest 5 godzin, może 4. Dał radę, no. Mamy ostatnio praktykę w chodzeniu, więc w sumie idzie łatwiej. Nie, dobra, słuchajcie, także mówię, resztę imprezy robimy razem. Jadę. Jedź, kurwa. Słuchajcie, placuszki się robią. Żeby nie były, wiesz, za rzadkie, no nie, one muszą być takie gęste, żeby się bardziej opiekały, wiesz, jak się takie, wiesz, o co mi chodzi, nie wiesz, ja żeby nie były naleśniki, o tak. Słuchajcie, no taka podstawowa wersja, no nie, mleko, tak. Mąka, sól, ale wody przesadziłeś. Mąka, sól i woda tylko i wyłącznie. Także kipruj mąkę, nie żałuj. Także dzisiaj na kolację, słuchajcie, robimy sobie placuszki. Miał być jagodami, ale weźcie tu jagód znajdźcie, bo to wszystko takie suche.
A propos, słuchajcie, słońce powoli się tam chowa za horyzontem. Coś wam pokażę właśnie. Tada! Słuchajcie, moja pierwsza bushcraftowa łyżka. Nie wiem, co wam powiedzieć. Słuchajcie, zawsze jak chłopaki robili łyżki, ja się zastanawiałem, po co kuźwa oni to robią? Aż w końcu ja zrobiłem. I wiecie co? Nadal nie wiem, po co oni to robią. Naprawdę, przecież kurwa, miliard Chińczyków posługuje się pałeczkami i dają radę. Po co robić drewniane łyżeczki? Marnować to czas i energię. Nie wiem, nie mam pojęcia. No ale zrobiłem, żeby nie było. No miałem trochę czasu, to siedziałem i dłubałem, no nie? Działa. Także ja ją sobie gdzieś tam wezmę, zakitram w mieszkanku, niech sobie leży. Żeby nie było, że nie. A, no właśnie, słuchajcie, bo teraz my tak, zrobimy sobie kolację powoli, bo mówię, słońce ucieka nam. Jutrzejszego dnia w zasadzie już nic nie będę kręcił, bo my chcemy wstać rano, słuchajcie, i uciekać. Z tego względu, że o 10 jesteśmy umówieni jutro na grilla, więc chcemy pójść wcześniej do domu, wykąpać się i przygotować się do tego grilla. Przytulić żonę. Okej. Okay. Dobra, nie, ale słuchajcie, po prostu chcemy to tak w miarę. Także dzisiaj takie już właśnie pożegnanie tego filmu będzie. Pokaż ciasto. Ale trochę gęstsze, ale to chyba się opłaca. Wystarczy. Te kuzi... Dobra. Ale nie, bo ci się do tego tu blachy przyklei. Nie mamy przecież tłuszczu, majster. To będzie wycięte nasze kłótnie tutaj z fary, bo... Dlatego mi chodziło, żeby to było takie gęste, że jak w ręku weźmiesz do ręki, to żeby ci się nie przyklejało, no nie? O to mi chodziło. Robiłeś jakieś takie typowe... Robiłem. No. Także mówię, to jest takie kończący film, kończące ujęcie z dzisiejszej wyprawy. Także przeklimamy się w tym moim szałasie wczorajszym, tu widzicie, stolik sobie zorganizowaliśmy. Ogólnie fajnie, słuchajcie, jak przyjeżdżę, dwie osoby zawsze jest weselej na takiej kampie. To nie jest tak, że kurde, jakiś taki zamyślony i ciągle sam, no nie? Także fajnie jest. O, a propos, słuchajcie. Ktoś w doniczce miętę wyrzucił w lesie, słuchajcie. Normalnie zioła. Rewelacja. Wycuszona strasznie, wystarczy podlać i będzie rosła. Ale chciałem powiedzieć, Krzysiu, że w tej chwili jesteś dotąd ujęty, także tutaj wiesz. Także tak, no. Fajnie było, słuchajcie, powiem wam. No, zimno w nocy, bo zimno. Tej nocy pewnie też będzie zimno, bo ja niestety nie przygotowałem się. Ale za to z dużą przyjemnością to będę się pakował, jechał do domu. Gorący prysznic oczywiście, jak najszybciej. Sprawdzić wszystkie zakamarki, co mnie ugryzło, gdzie i dlaczego. I o 10 na grilla jedziemy. No za karę. Co za karę? Dobra, ciasto może być, niech odpoczywa. Co? Ciasto może być, niech odpoczywa. Ale kto? Ja? Ciasto! A czemu ciasto odpoczywa? Nie, dobra, ja bym głupotę dał. Słuchajcie, bo ten, no. No to w takim razie dzięki za zainteresowanie filmem. I do zobaczenia wkrótce, no co? No, słuchajcie, ja już niedługo jadę, to urlop się kończy, jak mówiłem, więc w sumie następny film wypadowy to trochę później będzie, no. Ale w międzyczasie coś wam rzucę ze skórą. Pokażę wam, jak młody skórą macha na przykład. Nie, on jest obleśny, mnie nie odbieraj. Ja mam większego, mogę ci to udowodnić. Przepraszam. Jest większy, no nie? Dobra. Co, to już? Tak, już. Możesz, ale to już to będzie za dużo.